Nowy rok, czyli nowe katalogi. Ostatnio mieliśmy Blocki, a dzisiaj czas na kolejny katalog kolejnej firmy klockowej, czyli Kobi. Żart. Kobi nie wydało swojego magazynu, czy tam katalogu, więc idziemy z inną firmą, a jest nią Playmobil. Siemano, klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś przejrzymy sobie kolejny katalog, kolejne nowości na 2021 będą nam dzisiaj, znaczy Wam będą pokazane, ale sami obejrzę. Moi drodzy, już na pierwszy rzut oka tam się coś pięknego. Nie wiem, czy kojarzycie taki odcinek jak u Basa Tajpana na kanale z Brodatym. No i Basem gadaliśmy właśnie o tym, że fajnie jakby Asterix się ukazał z Lego. Z Lego się nie ukazał, ale patrzcie, z tego się ukazał, z Playmobil. No właśnie, bo wielu z Was lekceważy te Playmobil, tak trochę nie za dobrze do nich podchodzi. A szkoda, 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 bo widzicie, nie tylko się starają, ale mają porządną jakość i w ogóle są super. Więc jakby jedziemy z kolejnym katalogiem, moi drodzy. Mamy tutaj postaćki, jak widzicie, te tanie, takie, w sensie te tanie, w sensie dobre jakościowo, ale te tanie, jeżeli chodzi o opakowanie oczywiście. I naprawdę całkiem spoko plejadę postać. Co to jest? Wojownik z panterą, kurde, on trochę jest jak ten, ze Spidermana, ten taki wrogiego. Dziecko z potworem z poduszka, kurczę, ale fajne figi. Piekarnie jest świąteczna, to nie, to w ogóle jakiś super bohater, w ogóle fajne, fajne są te figi. Kurde, trzeba będzie coś z tych figów kupić na pewno, 24 zestawy. Wszystkie mają coś w sobie, azjatycka wojowniczka z tygrysem, kurczę, czemu z Lego takie coś nie wychodzi? To byłby właśnie taki, wiecie, zamiennik tych zestawów za dyszkę, tak? No poniekąd właśnie tak by to wyglądało, tylko tańsze niż dyszka, w sensie akurat tu jest droższy niż dyszkę. Spis treści, jakiś taki szarobury, nie będziemy tu przeglądać, bo oczywiście dalej się będziemy przyglądać temu wszystkiemu, co tu mamy i mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie widoczne bez konieczności zaglądania w spis treści, moi drodzy. Playmobil 1, 2, 3 to jest taki, powiedzmy, trochę zamiennik, jakby duplo. Ale tak naprawdę dużo się chyba nie różni. O, Arka Noego, co ty gadasz? Ale temat, kurde. Dużo się oczywiście to nie różni od zwykłych Playmobil, bo one też, wiadomo, rządzą się swoimi prawami. Playmobil 1, 2, 3 tutaj ma swoją kontynuację. O, to jest, kurczę, ciekawe. Aqua, spójrzcie, jaki fajny system. Ciekawy, faktycznie. Jeżeli sobie pojedziemy dalej, spójrzcie, Straż Pożarna i to jest właśnie to Duck on Call, czyli jakaś kaczuszka. Nie znam kompletnie tej bajki, no wybaczcie mi, ale mogę być na bieżąco z nowymi bajkami. No całkiem w porządku to wygląda, jakąś bazę nawet tutaj, jak widzicie, mamy. W ogóle, jeżeli chcecie sobie sami obejrzeć katalog, zapraszam Was serdecznie do linku, który macie w opisie na moim kanale. Tam jest link, kliknijcie sobie samodzielnie, go sobie obejrzyjcie. Nie musicie być zdani na moje gadanie i to, co widzę i czego nie widzę oczywiście. Chociaż będzie mi miło, jak ten film obejrzycie, nie? Jakieś więzionko, super, szopy, pracze, fajnie to wygląda, na więcej niż jedną stronę. O, tu jest jakaś baza z kaczuszką, super, kurczę. Fajnie jest i kaczuszka. Jakieś centrum dowodzenia. No wybaczcie, po prostu średnio się jaram tym, bo mówię, nie wiem, o co chodzi w bajce, nie? Więc jakby, no, wybaczcie mi. Natomiast czekam na Asterixa oczywiście. Mamy i Country, czyli wspaniałą kolekcję kucyków, a tak naprawdę to po prostu wieś trochę, nie? Jakby mamy stadninę kucyków, mamy auta, fajnie, fajne są te derki na kucyki, ładne. Te auta, ich zwolennikiem nie jestem, bo to jest zbyt duży odlew, zbyt bardzo podobny do zwykłych, tak zwanych zwykłych autek, zwykłych zabawek, tak jak Umbargo robi, Umburgo i tak dalej. Więc jakby tego fanem nie jestem, jednak jestem fanem tych, żeby to składało się z mniejszych elementów, ok. Country, jak widzimy, ciągnie się na więcej niż jedną stronę, mam również naukę jazdy konnej. Takiego konika miałem z jednego magazynu, a właśnie magazyny wyszły nowe, kurczę, zapomniałem przynieść, żeby wam pokazać. Ale wyszły nowe magazyny, jakby co, z Playmobil, są już w kioskach. Miałem je tutaj dzisiaj mieć do filmu i zapomniałem, leżą na strychu do pokazania. Fajna ta stadnina. Dalej, jeszcze więcej stadniny. No okej, okay, powiem tak, jeżeli ktoś jest fanem koników, jeździectwa, to jest w siódmym niebie, jakby nie. Na te koniki to, co się tutaj wyrabia, to siódme niebo absolutnie ma teraz już. No jest też Spirit, czyli to też związane poniekąd z końmi, nie? Także moja duża farma. Brakuje mi tego też, tak mogę dodać, że nie mam tu zbyt dużo informacji, jeżeli chodzi, co jest nowością, co jest starością. Akurat to chyba katalog Lego robi bardzo dobrze. Ostatnio Blocki też w miarę tam jest ok, aczkolwiek jakieś tam uwagi miałem minimalne. No i City Life, moi drodzy, ależ zjeżdżalnia, no taką w domu to bym nie pogardził. Całkiem spora chata, naprawdę, kurczę, z Lego nie chcę myśleć, taki zestaw by kosztował, jakby wyszedł. Okej, okay, ładnie to wygląda i na pewno, mówię, jakbym zbierał Playmobil, to byłby mój taki must have jednak, kurczę, nie oszukujmy się.
No i spójrzcie, mamy też 22 serię minifigurek tutaj. Zupełnie jak w Lego aktualnie 22 minifigurek mamy. Kurczę, przy tego skrzypka to ja już mam, albo bardzo podobnego, dobra, mam skrzypka, więc takie trochę podobne niektóre są z tych figurów do tego, co już mieliśmy. Dziewczęca seria podoba mi się zdecydowanie bardziej, bo kurczę, ta Eskimoska jest super, też podobna do tego, co mam w Lego z 22 serii. Pani marynarz w ogóle fenomen, to oczywiście, chociaż to jest kapitan dla kontrastu, no dobra. Ta pani również tutaj, nie, w ogóle wszystko to fajnie i ciekawie wygląda, kurczę. Tu mamy faktycznie żarnowość, okej. Może po prostu jestem ślepy, jak widzicie, mam mocne okulary, więc jest to niewykluczone. Dalej, co my tu spotkamy, moi drodzy? Mamy. Co to jest dworzec? Nie pytajcie, a szkoła też. Zobaczyłem zegar, mówię, dworzec, bo zegar to oczywiście, że jak zegar, to musi być dworzec. No nie, musi być też szkoła, w szkole też są zegary. Spójrzcie, znów jakby na. No nie chcę, że wzór Lego, bo oczywiście mnie żadna firma o drugiej nie zgapia. Ale takim zupełnym przypadkiem trafiły nam się. Przy czym, szczerze wam powiem, że oglądałem u Brodatego recenzję, bo sam się waham nad kupnem tego zestawu. Po pierwsze, przeżyłem szok, że on jest tak drogi katalogowo. A po drugie, jest, no kurczę, trochę ubogi. Tutaj ta szkoła jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. Oczywistym jest pytanie, ile to kosztuje jeszcze, byśmy mogli porównać sobie stosunek ceny do jakości. No ale nawet jakby kosztował dwa razy tyle, no to kurczę, oferuje znacznie więcej niż dwa razy tyle co Lego. Jeszcze sala gimnastyczna do góry do rozbudowy. Bardzo fajna w ogóle, tutaj bogata w detale. I sklepik szkolny. Kurczę, naprawdę fajną, bogatą szkołę możemy mieć. To już przy poprzednich katalogach gdzieś tam się wypowiadałem o tym nie raz, że to faktycznie Playmobil robi bardzo dobrze. Że oni naprawdę dają nam wiele serii. Spójrzcie, kurczę, jesteśmy dopiero na 13 stronie, a ile już się tutaj dzieje. W LEGO City w życiu tutaj nie dostajecie, co nie muszę nikomu mówić, wystarczy przejrzeć katalog przecież, prawda? Idziemy do przedszkola również, jakby na szkołę było mało, idziemy do przedszkola. Jest również szpital, zupełnie jak w LEGO City, ale zdecydowanie bardziej rozbudowany, dający nam więcej opcji. Nie tylko jak widzimy tutaj, jeżeli chodzi o samo leczenie, bo jest dużo więcej przyrządów, narzędzi, lotnisko, winda dla niepełnosprawnych. Kurczę, no LEGO tyle nie oferuje u siebie, jakby nie. Przy czym oczywistym jest, że jak lubicie bardziej zwykłe klocki, w sensie typu takiego, no to ciężko wam się będzie przekonać do tego. Jeżeli jednak byście nie byli fanami stricte klocków jako takich, w sensie takich, tylko po prostu chcielibyście zabawkę, która da wam najwięcej możliwości zabawy, no to Playmobil tutaj zdecydowanie bym polecił. Spójrzcie, w przedszkolu jakby fajniej, bo nie tylko wiele się dzieje, są instrumenty i misie, i radia, i zabawki, ale jest też taki no, domek na drzewie, w ogóle super, i przebieranki są. Ja bym szedł do przedszkola na waszym miejscu, jak macie wybór, to zostańcie w przedszkolu, serio. Duży drobny lalek? Okej, to jest dopiero duża chata, moi drodzy. Nawet nie chcę myśleć, kurczę, ile dzieci marzy o takim zestawie, ale jest świetny. Dodatkowo obok widzimy, mamy przedstawione, nie, dobrze mówię, mamy przedstawione obok scenki z tego domu. Przez chwilę pomyślałem, że to są zestawy do kupienia. Nie, to jest wszystko, co tutaj mamy już w tym zestawie, tak? Dobrze mówię? Źle mówię. To są zestawy do kupienia. Tak, to są zestawy do kupienia. Okej. Czyli kupujemy domek i go sobie doposażamy. Też super opcja, możemy mieć w nim co chcemy. Princess, miałem powiedzieć coś na kształt Lego Princess, ale to jest Princess, tylko Playmobil Princess. Też fajne. Ale wolałbym zwykły domek. Chociaż kurczę, to jest tak bajkowe, tak różowe, tak ładne, że. I również mamy tak zaprezentowane zestawy do uzupełniania sobie tegoż. Kurczę, z roku na rok naprawdę chcę coraz więcej kupować tych Playmobilów. Jakoś nie idzie mi nigdy, ale kurczę, no chyba trzeba będzie zacząć. Bo one są naprawdę ładne, naprawdę fajne. Coś na kształt Lego Elves, w tym wypadku Ayuma, co oczywiście z jakąś licencją, wybaczcie mi, nie wiem jaką, bo. Bo nie wiem. No bo nie wiem. Ale ciekawe są te stwory. Węże, faktycznie jakieś dinozaury. I mamy całą serię tutaj, kurczę, tej Ayumy. I spójrzcie, prezentacja na dole figurek, zupełnie jak w Lego w katalogu. Kolorystyka, wszystko, no mówię, mocno elfsowa, prawda? Tutaj to drzewo. Ładnie to wygląda. Chociaż jeżeli chodzi o katalog, trochę za duży dla mnie miszmasz. Trochę oczy moje tu nie ogarniają. Kolorowo wali po oczach tymi kolorami, ale okej, jak najbardziej, moi drodzy. Widzimy, że więcej niż jedna strona. Fajnie, jakby to miał coś za dyszkę zostawiamy. Wtedy może kupił się przekonał, zobaczył, nie? Za dyszkę dajcie mi Ayumę. Będzie magicznie, jeżeli macie jeszcze opisy. Mocno mówię elfsowo, nie? Kusza, wiadomo, że są jakieś złole i tak dalej. No i dalej. Family Fun, moi drodzy, i tropikalny park wodny. Prezentuje się naprawdę spoko. W sensie dla mnie wszystko, co znaczy z wodą, z wakacjami, z Bermudami, to jest spoko. Jeszcze więcej zjeżdżalni, zabawki, zabawy, dzieci przebrane za ryby, beczki się walają, jak tu dmuchniesz.
fajne opcje bawialne też w takim znaczeniu, że jakby możemy, nie musimy, jak wiecie, to ja to bardzo lubię. Starter paki, to jest to, co mnie bardziej interesowało. Kurczę, mamy plan budowy z wciągarką, mamy księżniczki, no właśnie, ja bym chciał więcej takich starter paków. I jest starter paku z tych elfsów. Kurczę, no może trzeba będzie, ja muszę też uporządkować sobie na styku te Playmobile, bo już całkiem trochę ich tam mam. I kurczę, trzeba by coś z tym zrobić, żeby się to nie zmieszało, nie pogubiło przede wszystkim. A jak wiecie, w podróbkach, mówię tu o zwykłych teraz chińskich podróbkach, to nie jest takie oczywiste, bo te klocki mi się tam mieszają, więc muszę zadbać o porządek z Playmobilami, żeby ich jakiś zły los nie spotkał czasem, moi drodzy. A tutaj też na drugiej stronie mamy bardzo fajne rzeczy. Lecznica, ten właśnie podwodny świat, plus piraci z taką klatką. Wow, fajne. Promo pack, to się u nich akurat nazywa. O, jeszcze jest jak wychować smoka cały czas. No i dobrze, fani, myślę, że cały czas się dobrze trzymają. 21 seria figurek. O, wybaczcie. Nie COVID, po prostu dużo gadam. No i Dino Rise to się u mnie pokazało na kanale też raz. Widzimy, seria rozkwita. No i bardzo dobrze, bo kurczę, Jurassic World w LEGO Jurassic Worldem, ale kurczę, no wiecie, fajnie jest też mieć coś innego. Autorskiego LEGO, autorskiego, patrz na nich. Robią Dino Rise i mi się to podoba. Mi się to podoba, naprawdę. Dinozaury strzelają, w sensie nie samo, oczywiście mają jeźdźców na plecach. Ale powiem wam szczerze, że katalog fajny, jeżeli chodzi o asortyment, ale troszkę mi się tu mieni w oczach. Ja troszkę nie ogarniam, co jest czym. Zbyt pstrokato, zbyt te zestawy są blisko siebie, a może już jestem po prostu stary i nie ogarniam. Też możliwe. Ale wygląda to naprawdę ładnie. Trochę jak stare katalogi LEGO, gdzie właśnie mieliśmy takie, wiecie, kompilacje, zestawienia i tak dalej obok siebie wszystkich zestawów. Novel Morse. Spójrzcie, moi drodzy, w tym katalogu się dzieje. Elves. Castle. No, piraci poniekąd też. Zresztą nie wiadomo, czy dalej zaraz nie będzie. Novel Morse właśnie jako Castle, nie? Dino, czyli dinozaury. Dzieje się tu bardzo dużo, sami przyznacie. W katalogu LEGO się tyle nie dzieje. W sensie oczywiście, jak sobie spojrzymy na to, że mamy licencję, to tak, ale autorsko, no w życiu się tyle nie dzieje. W LEGO autorsko, a jak wiecie, licencje to też nie wszystko. W MW to autorskie serie, no ciekawe, ten balon, bardzo ciekawy, zamki, wszystko naprawdę ok. Kurczę, chciałbym kiedyś poznać takiego ultrasa właśnie Playmobilów, żebym wszedł do niego do domu i w ogóle mieć tak wszystko zostawione w Playmobilach. Może jakbym się więcej tym pobawił, może bym się bardziej przekonał. Tak myślę, moi drodzy. Okej, okay, tu dalej. Ten stwór w ogóle świetny, ale przypuszczam, że wytłoczkowo to średnio. 12 szkieletów do kolekcjonowania. Kurczę, spójrzcie, jakie to jest ciekawe. Mówię o tym oczywiście. O tym tu. Skeleton Surprise Box. Chyba za dużo gadam po prostu i to dlatego. Misja na Marsie też ma się dobrze. Śmieciarka ma się dobrze. Playmo Friends, moi drodzy, spójrzcie, jaka ta figurka jest ciekawa i w ogóle tutaj jakie ładne, ale w ogóle też trochę taki miszmasz się robi, wiecie, że tu jakaś 21 seria, tu w ogóle jakaś tylko stricte elfsowa, tu jakieś czachy specjalne i oczywiście, że to jest pod jakąś serię, ale trochę mi się to robi miszmasz z tymi figurkami i już przestaję ogarniać, jestem dopiero w połowie katalogu, co się dzieje. No i klasyczne można by rzec City. Tutaj mamy komisariat, no i super, fajnie, ale wiecie, nie robię na mnie takiego specjalnego wrażenia, ale ładny, lepszy na pewno niż z LEGO, jeżeli chodzi o wygląd, powiem wam szczerze. W sensie o sam pomysł, nie? Mamy wieżyczki, mamy most, mamy zamykane wszystko, no wow, wow, a nie, że prosta ściana w City. Helikoptery, drony, super, pościgi, mechy nawet w City, no okej, okay. No okej. Okay. Straż pożarna, wpływa straż pożarna, jaka w ogóle ultra nowoczesna tutaj ta surfingówka, nie? Tutaj straż pożarna, no właśnie komisariat straży pożarnej, to jest to, co mówię, tak w LEGO wyglądają, czyli dość płaskie te konstrukcje. Komisariat policji mi się podobał, tu już trochę gorzej. Wozy strażackie, spójrzcie, wielki terminal kontenerowy ze statkiem, okej, okay. Wow. Oczywiście mężczyzna takiego wrażenia na żywo nie robi, bo tutaj nie ma nic, więc po dywanie jeździmy tym. Albo po panelach, ale kurczę, robi wrażenie. Na pewno gabarytowo też musi robić wrażenie. Stunt Show, co jest? Ej, zaczynam podejrzewać, że jednak Playmobil odgapiają od LEGO. LEGO wprowadził w tym roku Stunts, no to co ma Playmobil? Stunt. I w ogóle ten pojazd taki, wiecie, to mocno szarkowy, rekinowy, przypomina mi technikowy szarkowy, rekinowy pojazd, czyż nie? Kurczę, co jest? I te motory, ej, to wy się zgadaliście? Albo jedni faktycznie odgapili od drugich? Przypuszczam bardziej jednak Playmobil od tego. A może po prostu taka sprzedaż, wiecie, że tam ktoś kupi to, no.
No i Asterix, moi drodzy, to na co naprawdę mocno czekałem. Niestety będzie to nowością dopiero w czerwcu, ale okej, ale będzie, moi drodzy. Przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda. Asterix, Panorix, zawsze się aż motam, bo się po prostu ucieszyłem. Ja pan się cieszy na tą serię. Magicznym napojem, czyli kociołkiem Panoramixa po prostu. Ta chata, kurczesz, ale... Ej, super jest ta seria. Ej, kurczę, serio, rzymski oddział w ogóle, ale mega, jak oni ich rozgromią. Gdzie jest tu jest Obelix, bo tylko tu jest Obelix na tym zestawie? Chyba tak, nigdzie indziej go nie widzę. Tu jest taki, ale to jest chudy Obelix jeszcze, nie? Kurczę. Świetnie to jest. Świetne, to oczywiście trochę mi się czepiał wyglądu Asterixa samego, Obelixa już mniej. Ale naprawdę, jak to dobrze wygląda. Kurczę, ej. Nie no, coś będzie musiało wlecieć. Coś będzie musiało wlecieć, bo naprawdę. Szkoda, że tak mało jest tych zestawów, ale myślę, że to próbnie. Mam nadzieję, że to siądzie i będzie tego więcej. Nie, coś musi wlecieć. Nie ma opcji. Scooby-Doo, którego wiecie, też był w Lego. Szybko znikł, a w Playmobil się trzyma. No właśnie, moi drodzy. Może czas się przekonać do Playmobilów. Classic Cars. To nie będzie coś, co mnie nigdy przekona, szczególnie ten tu Coming Soon. Komin mnie nie przekona. Tym bardziej, tak jak mówię na początku, to zbyt bardzo przypomina mi zwykłe auta, nie? To samo tu. Oczywiście, może to wyglądać fajnie, ładnie i w ogóle, ale jestem fanem jednak mniejszych elemencików niż takich gotowych. Dlatego... A Tim, kurde, co robi ta firma? Co ta firma wyprawia, jeżeli chodzi o licencję? No nie wierzę, moi drodzy. Nie wierzę. Knight Rider? Kurde, Kit! Przecież to jest moje dzieciństwo! To jest moje dzieciństwo, moi drodzy! Się zakrztusiłem! Dawid Hasselhoff! Co ta firma... Powrót do przyszłości, ale to już było akurat, więc tam palicho, ale kurcze... O, i breloczki weszli, no i super. Co ta... Star Trek?! Przecież jak powiem z bratu, to on zwariuje. Mój brat jest w ogóle takim totalnym ultrasem Star Treka, nie? On się klingońskiego kiedyś uczył i nawet coś tam mówił, tak serio, serio. Co jest? Star Trek? Ja, no nie, nie uwierzy. Brat mi nie uwierzy, kurczę. Ale tylko tyle ze Star Trek? A to tylko ten statek! Kurczę, fajnie było mu kupić go na urodziny. No, fajnie było mu kupić na urodziny. Kurde, to będzie 1000 pewnie kosztowało, nie? Zobaczymy. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o katalog. Co ja mogę więcej powiedzieć? Odpalcie i go sobie przejrzyjcie. Bo ja troszkę na te oczy nie wierzę, co ta firma wyrabia z licencjami. Ja wiem, mówiłem, że licencje to nie wszystko, oczywiście, teraz nimi nie zarzucajcie. Ale spójrzcie, ile oni mają autorskich serii, a obok licencji. Lego natomiast ma 3 swoje autorskie serie i 13 licencji. Takie mam przynajmniej wrażenie. Ci mają 5 licencji i 5 nielicencji. Ale jakie mają licencje? Kurczę, czy wiadomo, że Star Wars jest super licencją i tak dalej, ale Star Trek? Kurczę, Knight Rider? Asterix? Wow, czekam jeszcze raz Smurfy, moi drodzy. Nie, naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem. I kolejny rok gadam, czas się będzie przekonać do Playmobilów, ale teraz chyba już naprawdę czas się będzie przekonać do Playmobilów i kupować ich po prostu więcej. Chociaż... Wiem, że nie oglądacie ich, ni chuj, mam najsłabszą oglądać na tym kanale, ale może czas to zmienić, moi drodzy. Może czas to zmienić. Dzięki, że byliście. Odpalcie, proszę was, ten katalog, przyjrzyjcie i sprawdźcie, bo no ja nie wierzę po prostu. Ja nie wierzę, nie? Totalnie masakra. Wow! Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że wkrótce widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia i zostawcie suba, jak możecie, ale to już teraz nikt tego nie ogląda. Bye!